Tak jak już mówiłem, twoim zadaniem jest odzyskanie bagaży z rozbitego samolotu i dostarczenie ich bezpiecznie do domu. Otrzymujemy elektryczne sygnały z nanomaszyn wszczepionych Meryl i winnych. Nie bój się, są bezpieczni. Czy nie są w strefie wroga? Dokładnie, dlatego zostałeś wezwany. Jakbyś miał chwilę, mógłbyś mi wyjaśnić, jak mam to zrobić? Ten kadłub ma niesamowity sprzęt wojskowy, a tak łatwo został zniszczony przez rakiety ziemia-powietrze. Sprzęt elektroniczny jest ubezpieczony. Znajdzie się w helikopterze transportowym. W środku znajdziesz szybki pojazd przystosowany do ataku. Tak na wszelki wypadek. A kiedy pora na odjazd? Będę czekał na końcu linii wstrzymania ognia ze wsparciem. Tak na wszelki wypadek. To brzmi zbyt prosto. Snake! Palenie w samolocie jest zabronione. Co? Pułkowniku, to nic trudnego. A czy tak właściwie mam jakieś wsparcie? To jest misja ratunkowa zorganizowana przez ONZ, więc myśl tylko o tym, okej? Okay? Partner już został ci przydzielony. Z pewnością ma umiejętności. To członek Delta Force, najlepszego oddziału antyterrorystycznego. Są tak dobrze jak Foxhound. Najlepszy oddział antyterrorystyczny. Ten koleś. A spójrz na niego. Jeszcze przed chwilą siedział na podłodze i bawił się z próbami. Masz na myśli tego maniaka? Dokładnie. Słyszałem, że nie spodobały mu się twoje zapasy papierosów znalezione przez załogę. Rozumiem. Mam jeszcze jedno pytanie. Jakie? Dlaczego Meryl tam jest? Miałem nadzieję, że nie zapytasz. Pułkowniku, powiedz mi. Rozumiem. Skoro nasza przyjaźń nie jest już tajemnicą, Meryl zmieniła się po Shadow Moses. Meryl... Tak. Zaczęła zgłaszać się do takich niebezpiecznych zadań. Ściśle tajne misje, w których szanse na powrót są mniejsze niż 10%. Podała jakiś powód. Muszę przyznać, że zawsze czułem na niej twój cień. Cień? Meryl biegnie za tobą, chce cię doścignąć. Boję się, że dziecku, które wychowałem i o które dbałem, może stać się krzywda. Przeniosłem ją do ONZ, żeby nie ryzykowała tak bardzo. Nie mów. Czyli teraz jesteś obserwatorem ONZ? Czy to było, dla którego zostałem wybrany do tego zadania? Jesteś zły? Nie bój się, pułkowniku. W żyłach Meryl płynie krew żołnierza. Nie umrze bez walki. Czy to nie ty powinieneś się najlepiej rozumieć? Krew żołnierza? Chyba nie chodzi ci o... Skończmy tą rozmowę. Muszę pogadać z tym maniakiem. 25, 26 i 27. Doskonale! Nie mogę załadować do pełnej pojemności 30 naboi, ponieważ pogorszy to celność. Radziecki karabin szturmowy AKM pracuje doskonale, gdy jest pokryty błotem. Zapewnia również bezpieczeństwo przed wykryciem przez amerykańskich żołnierzy. Hej ty! Nie jesteś przypadkiem tym maniakiem, sierżantem... Ale Nishiba. Cześć Snake! Jak udała się randka z Campbellem? Oż ty! Co tam masz? AKM tak jak ja? Nie jestem takim szczęściarzem. Ten jest mój niestety. Soko? Przerobiony pistolet dla grup specjalnych. A twój karabin szturmowy? Nie posiadam. Naprawdę? Tylko tego potrzebuję do walki. Koniec gadania! Obaj ruszać tyłki do samochodu! Zaczynamy operację! Idę już, idę. Przygotuj swój karabin. Gdy tylko wylądujemy, czeka nas walka. Odbieracie? Jesteśmy na wysokości 50 stóp. Otwieramy włos. Patrz! Nic nie widać! Będziemy potrzebować okularów na podczerwień. Uruchomiony system lądowania. Przygotujcie się do lądowania! Solo! Zostaliście namierzeni przez rakiety ziemia-powietrze! Anulujcie operację! Odmawiam! Już jesteśmy na zewnątrz. Wracajcie! To rozkaz! Uwaga! Atakują! Odezwijcie się! Snake! Snake! Thank you.
Snake i Alan przeżyli? Czy uda im się odnaleźć Meryl? Na te i inne pytania dostaniecie odpowiedź w kolejnym odcinku Metal Gear Solid Drama CD. Zapraszamy.